Dokładnie wczoraj wystartowała nowa edycja Dragona. I mimo tego, że wystartowaliśmy dosłownie po ponad 2 miesiącach od poprzedniej edycji, czyli była bardzo długa przerwa, to wbiło na start edycji aż ponad 3200 osób, za co bardzo dziękujemy. Dlatego dziś postanowiłem, że nagram wam, jak wygląda serwer chwilę po starcie edycji z perspektywy właściciela. Pokażę wam na tym odcinku różne ciekawe rzeczy, dlatego zostawcie łapkę w górę i strzelcie suba, jeśli jesteście nowi, bo się pokażecie w kolejnym odcinku, tak jak ta lista osób. A tymczasem zapraszam was do oglądania odcinka. Hello. Nie wiem, czy wiecie, ale tutaj pod... tutaj u tego NPC-cika specjalnego jest taka opcja, jak słuchajcie, kupno takich roślinek i różnych tych nasion, a następnie można zrobić farmę, a później sprzedawać, słuchajcie, te itemki za naprawdę dość sporą marżę. To był mój Facebook, jak coś, już sobie go wyciszam. Sorry memory, no zdarza się. A ta kasa przyda nam się do tego, żeby wydawać mamonę, słuchajcie, na te wszystkie rzeczy. Ogólnie to, zobaczcie, to jest dopiero, no, dobrych kilka godzin edycji, a już tu się pojawiają takie fajne itemki, które można kupić. Na przykład ktoś sprzedaje za 250 zł jednego bacona, rozumiecie? To jeden bacon! Ogólnie można go sprzedać też pod komendą sklep, więc dla niecierpliwych, no, jest opcja sprzedaży go pod komendą sklep. Ale no, tego się nie opłaca robić, bo można to sprzedać właśnie tutaj, tutaj na rynku i na pewno ktoś to kupi. No 250, zobaczcie to. Jeden gościu, na przykład jakiś wariat, za 3500 próbuje to sprzedać. Ja ci to, ja chłopie, życzę ci powodzenia, jak to są oferty za 300, za 250 i za 450. Także generalnie, jak sami widzicie, zbieranie kaski tutaj, no, wychodzi na plus. Tym bardziej, że teraz jest inny limit w ogóle hajsu. Jest aż 15 tysięcy właśnie z powodu tej zmiany w sklepie, 15 tysięcy łącznie z limitu, więc można naprawdę sobie tutaj dużo nafarmić. I a propos farmienia, zobaczymy sobie, czy topka gildii również oprócz wbijania rankingu rozbudowuje swoją bazę, tak, by może zrobić właśnie sobie farmę. No i na razie chłopaki, co jedynie co sobie farmią, to jak sami widzicie, kamień. A w ogóle, słuchajcie, tak teraz zszedłem sobie na dół, zobaczyłem te wszystkie tunele i tak za tym po prostu zatęskniłem, za tymi... Kurde, właśnie za takimi rzeczami zatęskniłem po prostu. Tunelami, cave'ami, bazami. To jest, nie wiem, to mi się wydaje, że po prostu jest jakaś już choroba chyba, nie? Że to jest, nie wiem, uzależnienie od dragona, że wiecie, po prostu się stęskniłem za takimi prostymi, głupimi rzeczami. Mimo tego, że to nie wygląda, nie wiadomo jak ładnie, to w sumie nic tutaj fajnego nie ma. Poza tym, że to jest kuboid, ale ja po prostu może za tymi kuboidami się tak stęskniłem. Gdzie kurde, zdążyłem ich przez te dobre kilka lat, po prostu zdążyłem nimi już po prostu żygać, a tutaj wiecie. Kurde, to jest naprawdę bardzo fajne, że po dwóch miesiącach, ponad 2 miesiącach, udało nam się zrobić bardzo fajną edycję. No, tutaj mamy jakąś drugą gildię. Gildię Piotr, zobaczcie, już tutaj kilka osób jest zmobilizowanych i kopie kamulec, więc chłopaki sobie zarabiają elegancko. Tak patrzę na tą topkę i jestem ciekawy, czy uda nam się znaleźć gildię, która już w pewien sposób przygotowała farmę. Naprawdę fajnie byłoby coś takiego zobaczyć. Z racji, że poszukiwałem gildię, która mogłaby zbudować farmę już dobre kilkanaście minut, postanowiłem, że zrobię coś innego i spróbuję znaleźć gildię w nietypowy sposób. Dobra, a więc po prostu napiszemy na czacie, czy jest jakaś gildia, która już zdążyła zbudować farmę. Halo, czy jest tutaj jakaś gildia ze zbudowaną farmą? No dobra, tutaj kilka osób napisało, że nie, ale część jest na tak, tutaj znaczy jakiś... Gildia Rudy, dobra, to nie, my się zatrzymy, czy tam gildia Ruda zbudowała coś, kurde, fajnego. Nie no, gildia Ruzielców zrobiła mnie w konia, tutaj nic nie ma. Dobra, zapytamy się jeszcze raz. Ale, tak, serio pytam. Zbudowaliście może farmę? Dobra, zobaczymy, co mi odpowiedzą. No, jak się zapytałem tak na serio, to w sumie większość odpowiedziała, że nie. Tutaj gildia Lucky kłami, bo już byłem wcześniej. Chociaż to jest kolejna osoba, która chyba napisała tak. Czy to jest tak w sumie? Talokl. Nie wiem, co to oznacza. Może... Może tak? Jeśli to rzeczywiście oznacza tak, no to jest już kolejna osoba, która z gildii Lucky się zgłasza, że zbudowała. Kurde, tu znowu ktoś napisał, tak, Lucky tepaj. No dobra, tepamy się, zobaczymy. I ku mojemu zdziwieniu, po przeteleportowaniu się, ujrzałem naprawdę mega fajną gildię. Wow, patrzcie to, właśnie się tutaj przeteleportowałem, zobaczcie, jakie to jest ogromne. Byłem tutaj dobrych kilka godzin temu i wiedziałem, że to jest największa gildia na serwerze, ale no, patrzcie to! Przecież halo! Minęło dopiero kilka godzin, a oni już zbudowali, już zdążyli zbudować w pełni zabezpieczoną gildię. Co jest grane? Ej, patrzcie to! Gildia Lucky jednak nie kłamała! Zbudowali coś tutaj, budują jakąś taką farmę, ale to jest poza terenem gildii.
Dlaczego tu budują poza terenem Gili Cieszyn? To im zniknie za 8 godzin. No taki spoiler, jak ktoś nie wiedział, po 8 godzinach wszystkie bloki położone poza terenami gildii się usuwają, jak coś. Koniec spoilera. No ale jeśli słuchajcie, gildia Lucky rzeczywiście chce zbudować farmę poza terenem swojej gildii, to jestem ciekaw, aha, właśnie, chciałem właśnie powiedzieć, że jestem ciekaw, jaka tutaj farma powstanie i co to będzie, zboże takie? Szczerze mówiąc, to raczej nie wyjdzie, to jest bez sensu zbierać tak zboże. No ale gildii Lucky nie można odjąć tego, że jest rzeczywiście pierwszą gildią, która zbudowała jakąś farmę, co prawda nie jest zbyt rozbudowana, ale jednak jest. Dlatego damy im premium keksy w nagrodę tutaj, jak później, o Jezus Mary, tworzyłem case'a zamiast postawić skrzynkę. O, tutaj postawię i niech mają chłopaki, później sobie to odkryją. A więc z racji, że zobaczyliśmy pierwszą farmę na Dragonie, poczułem taki niedosyt i chciałbym zobaczyć, czy ktoś jeszcze zbudował farmę. Dlatego też od razu przejdziemy do czatu. Czy ktoś zbudował jeszcze farmę oprócz gildii Lucky? Dobra, zobaczymy, jaka będzie odpowiedź tej graczy na czacie. O Jezus Maria, no dobra, to chyba tyle byłoby ocenienie z farm na Dragonie, ale szczerze mówiąc, ciekawe to by było. A może wy, widzowie, dajcie znać w komentarzu, czy na Dragonie zbudujecie swoje farmy. Szczerze mówiąc, to fajna byłaby taka odskocznia od tego, co widzimy na co dzień. Czyli będą jakieś farmy, oprócz tego, że ktoś będzie kopał na awku w swoich stoniarkach. W ogóle taki protip, uważajcie, bo wszelkie prony będą mogły być zebrane przez wrogich członków gildii. Czyli na przykład jeśli ktoś wam się wbije do gildii, a wy macie odsuniętą farmę, to dosłownie ktoś będzie mógł zniszczyć doszczętnie waszą farmę za pomocą łapki. Więc to jest naprawdę troszeczkę takie riski, jeśli chcecie zrobić farmę, to musicie zabezpieczyć się porządnie. Oczywiście mechanizmów nie można zniszczyć łapką, tylko i wyłącznie to się tyczy rozwalania takich właśnie roślinek, że można je rozwalać na czyimś terenie gildii po prostu łapką, więc raczej to wam nie będzie aż tak bardzo wadziło, jeśli chodzi o odbudowę, bo wiecie, mechanizm redstone na okej, ciężej się odbuduje jak po prostu postawienie takiej trzciny chociażby. Dobra, może po prostu zapytam się na czacie, kogo gildię mam ocenić. Zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie ten czacie. Let's go. Naszą, o, ktoś tutaj był pierwszy, EX, dobra, to tapamy się do gildii EX. O, to nawet ziomeczek wyszedł ze swoim kolegą. O, dojrzeli, siemano, 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 siemano. O, sorry, dostałem ataku downa nagle. Spokojnie, chłopaki, wszystko jest w porządku. Jest wszystko git. Nie przejmuj się, tak? Można ze skrinki robić. Ten już z jedzeniem stoi. Chłopie, co ty masz? Zamiast koksa to chyba kurczaka przypadkowo wziąłeś do łapki, co? Nie ma problemu, mordo, nie ma problemu. Może leworęczny jesteś, a spokojnie takie rzeczy się wybacza. Z tym można żyć, nie ma problemu. Kurde, chciałem im dać po 5 premium case'ów, ale tu jest tyle tych normalnie cwaniaczków. Nagle się rzucili tutaj w jedno miejsce. O, tu jest jakiś ten, Coco Jumbo tutaj wbił. Patrzcie to, jakiś Coco Jumbo tutaj wbił, a tu nie, od razu trójeczka. Dobra, bo ja chciałem im dać... Wow, tu jest kolejna osoba, tu jest jakaś klepa nagle. Co jest grane? Co tu ja nagrywam w tym momencie? To tak miało wyglądać? Kto tutaj w ogóle im wbił? Czekajcie, to jest jakaś JNR, info JNR. O kurde, ziomeczek zginął, tutaj jest gildii EX chyba. Info EX. Ej, tu w sumie w gildii EX jest więcej osób, ale JNR tutaj wykorzystali element zaskoczenia. Ojojoj, ojojoj, jest problem, jest problem, jest problem. Dawaj, mordo, wierzę w ciebie, czekaj, uleczę go. Masz, uleczyłem ciebie, mordeczko. Spoko, przeżyjesz, znowu cię leczę, ajajaj, zginął. I zginął, no nie, no niestety tutaj Azorek wraz ze swoimi kolegami pokazali dominację. Znaczy, to jest w ogóle dobry gościu, zamiast się chlepać to po prostu, a ten nagle jak to się zdenerwował, jak wbił tutaj Void Dog. Void Dog, jak zauważył, że robi sobie screena z wrogą gildią, to od razu się rzucił, nie wiem czy na mnie, czy na nich. Nie no, Void Dog to jest, słuchajcie, coś jak hot dog, tylko to jest taki, wiecie, z Wojtka, nie? Wojtek to jest taki wariat, zobacz, 1 na 4 od razu wbija. O, kolejny tutaj na pomoc przyszedł dla Void Doga. Okej, okay, poszedł jeden. Savisy, to w ogóle oni tak dziwnie się wbijają, bo pojedynczo się wbijają, a powinni chłopaki tutaj razem współpracować. Tu jednego, o Jezu, Void Dog, mordeczko, waże plecy. Plecy! Dobrze, zjadł, nie polizał. Void Dog to jest, słuchajcie, naprawdę bez kitu, to jest 4 pancernie i pies, nie? Void Dog to jest taki właśnie świr. Nie no, Void Dog na Azorka.
Halo, to jest... Halo, co jest grane? Void Dog i Azorek. Nie, dlaczego, ale Azorek mi się kojarzy z jakąś, wiecie, z imieniem dla psa. A Void Dog, no to wiadomo, to po prostu Void Dog to Void Dog, tak? Nie trzeba nic tłumaczyć. Nie, no ja lubię takie spontane, elegancko. Chłopaki walczą tutaj bardzo dobrze. Słuchajcie, no wygra silniejszy, tak? Dominacja genetyczna tutaj musi być pokazana. Azorek na razie ucieka, jest 2 na 1. No nie ma co mu się dziwić. Ale możliwe, że teraz do niego przyjdzie wsparcie. Azorek powinien wołać o pomoc. Auuu, powinien wyć, nie? Potrafisz takie rzeczy? O, właśnie, zawył o pomstę do nieba i leci z nimi. Chyba się dobrał Azorek. Azorek to jest cwaniak, słuchajcie. Nie no, Azorek to gryzie, słuchajcie. Azorek to nie jest taki, wiecie, malutki pupilek chihuahua, nie? Azorek to, mam wrażenie, to może być takim drugim Scooby-Doo, który poluje zamiast na potwory i duchy, to po prostu na gildię IX, nie? Dawaj, uciekaj, bo tutaj bez kitu Scooby-Doo cię dorwie, nie? Savis, uciekaj, mordeczko. Czy ktoś tutaj w ogóle jest w gildii IX? Void Dog próbuje pomóc. Nie no, bez kitu, fajnie się to ogląda. Ciekawie się to ogląda, bez kitu. A wyobraźcie sobie, jak będzie wyglądał Dragon na wersji 1.16. To już w ogóle będzie giga ciekawe. Bo wiecie, 1.16 w przyszłości oczywiście będzie wprowadzone. Więc zobaczymy, czas pokaże, słuchajcie. Bo ja naprawdę jestem tej rozgrywki ciekawy. Na razie się tutaj, wiecie, łapię te wszystkie emocje, które są na Dragonie na wersji 1.8 i po prostu dawno ich nie było, bo naprawdę, kurde, serio, stęskniłem się po prostu za Dragonem. Mam nadzieję, że wy też. Co, chłopaki, kolejne screeny, tak? Die case. Ty Żydku, cwaniaczku jeden. Ty Azorek, czemu nie pomogłeś? Sorry, ale czas antenowy się niestety skończył, mordo, no. Dobra, dam im case'y. Zrobię event generalnie. Chodźcie, chłopaki. Zrobimy tak, że będę rzucał case'y pod tym żółwikiem. I jak gildia IX nie wyjdzie, to oni będą mieli wszystkie case'y. Dobra, mam nadzieję, że ta wiadomość go wystarczająco zmotywuje. Także rzucamy im case'iki. Dawaj, kasiurę. Proszę bardzo, kasiki, pyk. W ogóle ja mam wrażenie, że to jest taki słuchajcie, wabik. Taka kocimiętka, słuchajcie. Ale oni są świadomi, że to zaraz wyjdzie stado hien. I tutaj normalnie, wiecie, hieny tutaj grają zespołowo bardzo, nie? A gildii X jest tutaj więcej. O, co się dzieje? Patrzcie, oni nie są jeszcze świadomi. Tu oni się zbierają, widzicie to? Widać ich niki tutaj. No, proszę bardzo, chłopaki, co, wychodzicie czy nie wychodzicie? Co, oni tylko we dwójkę są online? Serio? No dawać, bo rzucam case'y. Info i X. No kurde, 7 osób online i co, tylko Savis i Void dograją? Co jest grane? A, klepią się teraz o te case'y, dobra. Zaraz Voidog jak się rzuci, to tylko kosteczki zostaną, nie? Tylko kosteczki. Co to za ziomek tutaj wyszedł zlagowany? Taki halo, co ty z Marca, chłopie? SpaceX, tak? Człowieku, masz internet dosłownie na księżycu, czy o co chodzi? Co to za gość tutaj przyleciał nagle taki... Lolek, o, proszę bardzo! Olek to ziomek. Proszę bardzo, mordeczko, kejsik dla ciebie. Jak złapiesz, proszę bardzo, żeby nie pomyślał, że ich faworyzuje, tak? Że co mu kejsy też. Proszę bardzo, mordo. Kejsik. O Jezu, złapali mu! Olek, mordo! Proszę bardzo, rzucam przed tobą! Tu! No nie no, Olek, słuchajcie, ma zbyt zlagowanego chyba neta, nie? No Olek nie, no Olek to nie walczy z nimi, tylko Olek walczy z pingiem dosłownie. O proszę bardzo, Voidog, trzymaj kejsy, Voidog! Złapał Voidog, dawaj, uciekaj Voidog, masz mnóstwo kejsów. Masz furę kejsów, człowieku, uciekaj stąd. Nie no, Voidog sam nie ogarnie. O, dawaj, Voidog, uciekł z kejsami. Ile on ma? Ile złapał case'ów? 15 case'ów złapał! Oj, Voidog to dzisiaj jest zarobas, nie? Voidog to dzisiaj jest zarobas, nieźle. Dobra, macie tej chłopaki do końca. Voidog złapał, mi się wydaje, że całą gildię X po prostu. We dwie osoby i tak by nie złapali. Łącznie rozdałem staka, Voidog złapał 15, więc tutaj reszta może być dla tych trzech ziomeczków. W sumie porówno niby wychodzi. Ja mam 0. Ty, Azorek! Cwaniaczku, ty! Cwaniaczku, a 6 to się skąd wzięło? Co oni tutaj jeszcze? Halo, oni wbili przez sufit! O kuźwa, Voidog! Mam nadzieję, że ty... Voidog,
Czy żeś odłożył te kejsy? Nie odłożył, Wojtek, kejsów! Dobra, Wojtek. O nie, Wojtek! Wojtek! No i Wojtek zginął. Wiecie co? Zostało mi 15 kejsów. Chyba w sam raz dla Wojtoga. Proszę bardzo, Wojtek. Dałem mu kejsy. Akurat nie wiem, czy zauważyliście, ale 15 po prostu zostało mi w punktu, to chyba naprawdę było dla niego, nie? Los tak po prostu chciał. Tamta gildia złapała staka, Wojtek ma 15. No dobra, widzowie, to już byłby koniec odcinka. Dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapę w górę i strzelcie suba. I do zobaczenia w nowych odcinkach. Będę starał się nagrywać dla was codziennie, żeby tak co najmniej co 2 dni się pojawiały odcinki. Także pozdrawiam was tutaj wraz z shiftującą ekipą. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. I do zobaczenia na Dragonie oczywiście. Także wbijajcie na Dragonika. Wszyscy, okej? Wbijajcie na Dragonika. Ja was widzę. Żeby było jasne, okej? A, no i widzicie ten film, który wam się wyświetla już od jakiegoś czasu. Elo!